Jesteśmy ponownie w Berlinie z wizytą u chłopaków. Cześć, siema, Patryk. Siema. Witam. Cześć, witam, Tomek. Panowie, witam widzowie. Pozdrawiam ze słonecznego Berlina. Może bardziej ten. No, tak żeby cię było, Tomek, słychać. Nie trzymaj ich. O. Jak będziesz tak właśnie tutaj do Patryka skierowany, będzie ciebie lepiej słychać. Bo ten. W ogóle mogę zobaczyć. Na razie zobaczę, po prostu zrobię sobie próbę. No, powiedz coś. Próbę i no, raz, dwa. No. Okej, okay, dobra. Próbę. Jest okay. Nie ruszaj. Dobra. Myślę, że będzie dobrze. Powiedz coś, Tomek. No i co mam powiedzieć takiego? No, wystarczy. Dobrze jest? Dobra, próba mikrofonu jest, także wszystko już tutaj jasne. Chciałbym z wami porozmawiać tutaj, żebyście mieli też szansę odnieść się do tego, co tam Jacek mówił na live o was, no, i o długu, który tam macie u niego. No. Jacek tutaj wspominał o 30 euro za leki, które tobie przywiózł, Tomek. Słuchaj, powiem ci coś takiego, co się mogę odnieść. Odniosę się w ten sposób. Jak Jacek przyjechał, przywiózł właśnie te leki, zapytałem się Jacka, czy mam mu oddać za te leki. Powiedział, że nie, za leki absolutnie mam mu nie oddawać. Nagle się dowiedziałem, że chce jednak te pieniądze za te leki, więc ja jako naprawdę chcę zachować się wobec niego fair i być fair, jak jestem do tej pory, i po prostu oddam mu te pieniądze za te leki, gdzie praktycznie nie powinienem mu tego oddawać, bo wiem doskonale, że te pieniądze, on ze swoich pieniędzy tych leków nie kupił, tylko te pieniądze na pewno zostały ze zbiórki zrobione, ale to jest mało ważne, więc mu oddam. Druga rzecz, i też chcę pieniądze, niby tam miałem z nim zrobić live'a i po prostu 50 euro chcę za live'a, wszystko wynosi 80 euro, tak? Więc drogi Jacku, powiem ci tak, dziękuję ci, oddam ci te pieniądze jako bezdomny, nie spodziewałem się takiego czegoś, że aż tak się poniżysz, żeby od bezdomnego wziąć te parę groszy, gdzie dostałeś dużo więcej, a ja pod względem ciebie nie chcę od ciebie ani grosza, gdzie powinienem wołać pieniądze za bilety, które żem ci fundował za każdym razem, kiedy przyjeżdżałeś, za obiady, za kawy, które ja płaciłem ze swoich pieniędzy. Tego nie wołam, a dużo, dużo więcej by to wyniosło, więc dziękuję ci i te pieniądze zostaną ci oddane, 80 euro. Także te pieniądze tu są tutaj. Masz. Może pokażemy proszę, tutaj. Uzbieraliśmy. Proszę bardzo, 20, 40, 60, 70 i jeszcze 10 euro dzisiaj dozbieram, bo tylko mi brakuje. I te pieniądze zostają do ciebie wysłane, więc dziękuję ci. A jeżeli chodzi o moje 15 euro, które miałeś mi zwrócić, w każdym razie wiem, kto jest kim, i to mi wystarczy. Bardzo ci dziękuję, jesteś naprawdę uczciwym człowiekiem. Bardzo dziękuję za moje śmieszne 15 euro. Zabolało mnie to, bo nie powinien za leki pieniędzy wziąć, wiesz, dlatego że... No ale Tomek, to uzbierałeś, widzę, dla Jacka pieniądze. Tak, oczywiście, cały tydzień zbierałem i uzbieraliśmy. Patryk mi pomógł. Dokładnie. Patryk mi pomógł i uzbieraliśmy. Dlaczego nie? No, chcę? Okej, okay, jeszcze tylko 10 euro mi brakuje, to dzisiaj dorobię. Czyli drogi Jacku, zobacz tutaj. Chłopaki stanęli na wysokości zadania, no nie chcą mieć jakichś zobowiązań względem ciebie i chcą oddać tobie pieniądze, które są tobie winni, które tam powiedziałeś na live'ie, bo chłopaków to zabolało i mi powiedzieli, że nie chcą mieć wobec ciebie żadnych długów. Jakieś konto więc... czy coś, żeby jak możesz podać, żeby te pieniądze zostały wpłacone. Bo ja te pieniądze przekażę tu koledze i kolega się zajmie tym i wpłaci te pieniądze. Tylko żebyś jakieś konto coś ten. Tak, Jacku, prosimy ciebie o numer konta. Zrobimy przelew pocztowy. Dokładnie. Także te pieniądze tobie zwrócimy. Z potwierdzeniem oczywiście, żeby każdy wiedział. Tak. Oczywiście potwierdzenie będzie, jak ty robiłeś każde jedne zdjęcia. Tak i my zrobimy teraz tylko potwierdzenie. A druga rzecz, co chciałem się jeszcze odnieść do tego,
że Patrykowi nie brakuje leków, nie brakuje Patrykowi tribiotyku, nie brakuje nic. Dokładnie. Tylko my nie robimy zdjęć, że przywiozłeś jeden paprykarz, tak, i dokładnie. Robisz zdjęcie na widzów, że Irokezowi przywiozłem jeden paprykarz. Ręce mam wszystko pogojone, także nie wiem w czym problem i, okay. I skąd stwierdzenie, że mi brakuje jakichkolwiek leków. My z Irokezem się dzielimy lekami, wspólnie sobie pomagamy, więc nie wiem skąd to w ogóle zostało wzięte. Patryk, to z naszej rozmowy, jak ja z tobą rozmawiałem, pytałem właśnie o twoje tutaj miejsca, mówiłeś, że masz takie oropiałe i tutaj Jacek z tego wywnioskował, że po prostu tutaj nie masz dostępu do tribiotyka. Mam. Dostęp, tylko po prostu nie są robione zdjęcia, że, tak. Że przywiózł. Nie trzeba dokumentować, a po drugie mam tutaj leki też. Że przywiózł kromkę chleba i jedną maślankę. Tak. Nie robimy takich zdjęć, nie robimy tego, bo to jest bez sensu. Bo tego dokumentować nie trzeba, to nikomu nie jest potrzebne do niczego, także... Dokładnie. A po drugie widać jest po nas, że chyba nic nie brakuje, skoro mi się nogi goją, Patrykowi ręce. Tak, dokładnie. Przyjeżdżałeś za każdym razem, sprawdzałeś moje nogi. Za każdym razem prosiłeś o patrzenie nóg. Kiedy nie przyjechałeś? Patrzałem, pokazywałem cię i co. I nic nie było robione w tej kwestii, no nic, tylko że sprawdzał, aż się w końcu żen zdenerwował i pewnego dnia mu powiedziałem. Mówię, po co ja mam ci to pokazywać, jak i tak nic z tego nie robisz, ani nic. Więc trochę szkoda mi, trochę żal mi jest, naprawdę żal mi jest, bo współpracowałem z nim dosyć długo i fajnie mi się z nim współpracowało, nie powiem. Dopóki się nie pojawiła jedna osoba przy jego boku. To jest to, no. Pojawiła się jedna osoba przy jego boku i po prostu Jacek dostał chyba na głowę, albo nie wiem co, naprawdę. Wszystko było okej, nagle. Nic nie poradził mi Rokas. No nic, no. Ale najważniejsze jest to, że my jesteśmy uczciwi. Oczywiście. No i tutaj z waszej strony bardzo honorowo. Mimo to, że jesteśmy bezdomni, mimo to, że jesteśmy uzależnieni, mimo to, że naprawdę te pieniądze, te 80 euro, to jest na nas bardzo dużo i naprawdę my za te pieniądze żyjemy, ale zrobiliśmy cały tydzień, uzbieraliśmy i oddamy mu te pieniądze. A ja od ciebie nie potrzebuję ani grosza, żebyś ty mi oddał. Ja tak samo. Bo jak ja bym miał zrobić rachunek, który ty byś miał mi oddać pieniądze, to naprawdę, Jacek, ale to nie byłyby dziesiątki euro, tylko to byłyby setki, a może i nawet tysiące euro, które ty byś miał mi oddać. Pamiętaj, że ja... Na mnie pieniądze nie mają znaczenia. Pieniądze to nie wszystko. Nie mają. Są rzeczy ważniejsze w życiu niż pieniądze. Pieniądze dają wiele, ale nie... Dlatego, żebyś wiedział, koledze przekazuje pieniądze, podaj numer konta, kolega wpłaci te pieniądze. Trzymaj, weźmiesz. Płacisz, jeszcze 10 euro później ci dam i wpłacisz i te, żeby miał. Jacku, to są pieniądze dla ciebie. Podasz numer konta, ja pojadę na pocztę i zrobię tą wpłatę. Tak, żebyś już nie miał tutaj do chłopaków żadnych pretensji o to. Dokładnie. Chłopaki się rozliczyli, jeszcze 10 euro. Tak. Ale będziesz miał tą kwotę, którą tam prosiłeś. Chłopaki zachowali się honorowo. Zachowywałem się cały czas wobec niego honorowo, wiesz? Naprawdę. Ja tak samo, uczciwie. Czy były święta, czy były jakieś inne te... Naprawdę, sam od siebie robiłem, dawałem prezenty na święta na przykład, Wielkanocy, złożyłem życzenia, prezent jemu zrobiłem i naprawdę prezent bardzo wartościowy. A twój prezent tak za donaty oddał? A mój prezent został za donaty oddany, gdzie ja mogłem za niego 500 euro, dostawałem od razu od ręki i powiedziałem nie, dlatego że to jest prezent świąteczny i nie oddałem, a z tego co się dowiedziałem, ten prezent został za donaty sprzedany. To jest naprawdę. Ja pamiętam, jak to na live jego oglądałem. Chamskie i bardzo świńskie. Jak ludzie pisali. A o czym mówisz, Tomek? Co za prezent? Zegar taki. Motor. Motor taki zegar. Naprawdę 500 euro za niego dostawałem pod hitem. Para młoda podeszła, 500 euro mi dawali za ten zegar. Powiedziałem, że nie sprzedam go, że to jest prezent pod choinkę na Jacka i że nie sprzedam. I uważasz, że Jacek sobie nie zachował tego prezentu? No, w internecie było, że za donaty sprzeda zegar.
No samo to widzisz, życzeń, rozmawialiśmy na ten temat, nie? Żadnych życzeń, żadnych. My za każdym razem pamiętaliśmy, Jacek tylko patrzał na pieniądze, żeby pieniądze mieć. Były pieniądze, nic więcej. Bo naprawdę, czy urodziny, czy nie było, co o tym, żeby tylko pieniądze. Czy imieniny, czy urodziny, czy jakieś te, zawsze życzenia złożone, zawsze coś podarowane, ile można, na ile mogłem, na ile mnie było stać. Na tyle tak. Zawsze, ale zawsze coś dałem, zawsze coś zrobiłem. Ja tak samo zawsze dorzucałem od siebie, no. Tak samo. No i po prostu zostałem, jak to się mówi, bardzo niemiło obczerniony przed ludźmi i... Ale widzisz. Ale może, pokazane w, może jest. W końcu teraz, jak będziemy kręcić sobie razem, może w końcu ludzie zobaczą, jak naprawdę Jacek w stosunku do mnie był. Czy był honorowy i był uczciwy, czy był, jak to można powiedzieć, na przeproszenie. No, bla, bla, bla. W ogóle wołając zwrot pieniędzy za lekarstwa, to jest moim zdaniem, to, ja ale tego odda. Nawet nie skomentuję, bo ja nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, jak można wołać zwrot pieniędzy za lekarstwo, za leki, no to dla mnie to jest... Gdzie jak przywiózł je, to nie ja przecież pojęte, chciałem mu dać. Mówię, Jacek, mam ci za te lekarstwa zapłacić. On chciał pomóc ci? Nie, absolutnie. Za te, mówi, za leki ja pieniędzy nie on chcę. Chciał ci pomóc, a teraz woła pieniądze za leki. No dobrze, proszę bardzo. Odebraliśmy sobie, ale... Nie wiem, może jeszcze teraz, jak oddaliśmy pieniądze, rozliczyliśmy się, to jeszcze może będzie tak, że trzeba będzie jeszcze się rozliczyć za jego przyjazd do nas. A, nie no, za każdym razem zbierał na paliwo, więc chyba nie. No ja myślę, że tutaj już nie będzie, Jacek. Tam żadnych nie ma prawa już nic chciał, więcej wołać. Wszystko no, wyraźnie powiedział. A jak coś jeszcze ma, to niech powie, żebym wiedział, bo naprawdę ja chcę być wobec niego fair i uczciwy. No Tomek, właśnie o to chodzi, że tutaj Jacek powiedział, że to są te pieniądze, które jemu się należą za to. No dlatego zostały uzbierane i zostaną dostarczone, tylko naprawdę niech poda numer konta jak najszybciej, żeby nie zwlekał, żeby było można mu wysłać te pieniądze jak najszybciej. Tak, jeżeli dostaniemy ten numer konta, ja od razu też wyślę. Dokładnie. I zrobię, co mi się tu przesunęło. Czekaj. Jeszcze bym chciał jeszcze przekazać, drogi Jacku, ci jedną rzecz. Te rzeczy, które dałem ci do przytrzymania, żebyś mi przypilnował, bym chciał, żebyś mi je zwrócił. Coś takiego jak wypisy ze szpitala, inne informacje. Naprawdę chciałbym, żebyś mi je zwrócił, bo one mi będą potrzebne. Nawet będę w stanie ci zapłacić za podróż tu do Berlina, żebyś to przywiózł. Nie musi, może przysłać. Pocztą go to wiele nie będzie kosztowało. Na jaki adres, Patryk? A jak nie, to dostaniesz adres, na który możesz to wysłać. Na misję, no. Dostaniesz adres, na który to można wysłać. Na misję, no. No i myślę, że to będzie dobre. Naprawdę chciałbym, no, tam, na żebyś misję, te moje... No. On ma na misję, można żebyś wysyłać. Żebyś te moje te... Także... To jest najmniejszy problem, a rzeczywiście... Ale zaraz będą takie pytania, wiesz, Patryk, to... Naprawdę. Jeżeli mówisz, żeby wysłał, to zaraz będą pytania, gdzie ma wysłać, nie? Czy pod hita, czy gdzie... Zabolało mnie, ale tutaj wyraźnie Patryk powiedział. Że za leki pieniądze. No, ja właśnie o tym mówię, że wstydziłby się wołać pieniądze za lekarstwa. Fundowałem mu kawy, fundowałem mu obiady, fundowałem mu bilety ze swoich pieniędzy. No to widzisz. I nawet tego nie chciałem i nie chcę. Ostatnie nagrywania były dwa pod rząd, co już widzowie też na niego wjechali ze względu na to, że Irokes kupuje mu bilety, jak on tak może. Sam mówił, nie? No to w końcu za 5 biletów, które warte ponad 20 euro, Jacek oddał 10 tylko, nie? Ale nie potrzebuję, żeby mi cokolwiek wracał. Ja dam. Irokes, uczymy się każdego dnia. Uczymy się każdego dnia i nie pierwszy, nie ostatni raz.
ale pamiętaj, że wiemy, kto jest kto, a to jest ważne. Wiedzieć, kto Tomek, jest kim. Tomek, a ty co o tym myślisz? No tak, no co mogę myśleć o tym? No, co ci powiedzieć? No zabolało mnie, najbardziej mnie zabolało te leki, że za leki pieniądze zawołał, nie? Gdzie wiem doskonale, że on ze swoich kieszeni nie zapłacił za te leki. No, no ale nie jest wam szkoda tych pieniędzy, to jest sprawa honorowa. Nie jest szkoda. Uwierz mi, że z podniesioną głową i z uśmiechem na twarzy te pieniądze mu oddaję. Te 80 euro. Naprawdę. Żadnych zobowiązań, żadnych długów, no. Mimo to, że nawet pół dnia będę chorował, bo nie będę miał na to, co potrzebuję, ale z uśmiechem te pieniądze... To wiecie co, to ja mam dla was propozycję. Daliście mi te 70 euro, ja tą dychę dokładam. Dziękujemy. I, czyli jest zgadzacie komplet. Się? No oczywiście. Jest ja komplet, już patrzę na to czyli... po prostu, jak się zachowaliście i, no i, komplet, i tak pomyślałem jest, sobie, że, i że tą dychę dam od siebie i myślę, że będzie dług spłacony z waszej strony. Cieszy mnie to. Bardzo dziękujemy. Czyli rok jest sprawa załatwiona. Jacek ma oddane. A druga rzecz, co mogę powiedzieć, to... 15 euro umorzone. Dziękuję. Żeby wiedział o tym, że ja na niego zły nie jestem. Zawsze, kup sobie cukierki. Zawsze jak przyjedzie, może porozmawiać. Ja sobie odrobię te pieniążki, także spokojnie, nie zbiedniałem. A 15 euro Patryka możesz się zatrzymać. Mówię, niech się na cukierki weźmie, nie? My odrobimy sobie to, także... Te 15 euro... Dajemy jest. Radę i będziemy dawać radę. A po drugie, może za niedługo nie będzie nam nawet to potrzebne, także... Dokładnie. Fajnie. Cieszę się, że uzbierali. Tomek, to myślę, że z tym długiem to już mamy sprawę załatwioną. Tak. Mam nadzieję, że... Chyba, że jeszcze jakiś jest dług, to bardzo nie, bym już, chciał, żeby powiedział. Przecież już powiedział, tak, jaki jest dług, no to jak już raczej nie ma... Nie ma no różnie wołać bywa. Można cały czas. Ale różnie bywa, wiesz. Zobaczy, że z uśmiechem zostało oddane 80, no to może jeszcze coś tam wymyślimy, żeby coś jeszcze dali. Myślisz, Tomek, że tak może być? Nie, no. Różnie jest. Pamiętaj, różnie jest. Nie, no ja myślę, że to już by było trochę zuchwałe. Dokładnie. Raczej... Chyba jakiś honor został. Wyraźnie, Tomek, wyraźnie było powiedziane, że tutaj jest kwestia tych leków, te 30 euro i za tego live'a 50 i tu nie było nic więcej powiedziane. Także tutaj już jest temat zamknięty moim zdaniem. Więc i dostaję 80 euro, które to wychodzi. 50 i 30 to jest 80. Dostaję równe 80 euro. I możesz spać spokojnie, Tomek. Oczywiście. I śpię spokojnie i z uśmiechem śpię. Że mogłem oddać. I to ty chodzisz z podniesioną głową. Pamiętaj, to jest najważniejsze, że to ty jesteś uczciwy. Ale ja jestem i byłem, cały czas byłem uczciwy. Cały czas. Ale nie każdy widocznie tak myślał, skoro... Byłem i jestem. Wołał tych pieniędzy, tak? Tomek, słabo cię słychać. Mówię, byłem i jestem uczciwy. No i teraz będę. Jest dobrze. Także mówię. Tylko mu tak jak mówię, zabolało mnie trochę, że zawołał te leki, nie? Ale no. Dobra. Mnie z tej całej sytuacji właśnie też. Tylko te leki, nie? Bo ten live to tam okej, okay, ale leki, gdzie chciał mu pomóc z tą nogą i w ogóle i nawet pamiętam SMS taki był, pisał SMS-a do niego, że mimo, że nie nagrywamy razem, to pamiętaj, możesz liczyć na moją pomoc. Pamiętasz tego SMS-a? No. Że możesz liczyć zawsze na moją pomoc w sprawie leków i jeżeli chodzi o nogę, a teraz zawołał pieniądze. Jacek, pisałeś tego SMS-a? Masz tego SMS-a i na pewno gdzieś ten SMS jest uwieczniony na którymś live'ie. A teraz nagle pieniądze wołasz z powrotem, więc ja nie będę komentował tego, bo to śmieszne. 30 euro za leki. Mało brakuje, przychodzi. Panowie, temat załatwiony moim zdaniem i to już nie ma co tam tego roztrząsać po prostu. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Przepraszamy, że tak wyszło, ale musieliśmy to zrobić.
żeby każdy wiedział, jak i co wygląda. Smacznego Wam życzę z Berlina. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam chłopaki. Pozdrawiamy również. Pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się.